Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Uporządkuj jednomian. Co to jest jednomian? Jednomian jest to wyrażenie, które może być pojedynczą literką, liczbą pojedynczą albo iloczynem liczb i literek. I tu w pierwszym przykładzie mamy właśnie iloczyn liczb i literek. Jest piątka, tak? Jest jeden znak odejmowania i są x. I występuje mnożenie. Więc teraz zacznijmy od określenia znaku tego jednomianu, czy to będzie dodatni, czy ujemny. Więc ponieważ jest jeden minus, przy nieparzystej liczbie minusów to wynik na pewno będzie ujemny. Piątkę już nie możemy przez nic wymnożyć, bo nie ma innych liczb, więc będzie 5. I x razy x razy x to jest x do potęgi trzeciej. No i druga sytuacja. Tutaj mamy 4 piąte, tak, AB razy minus B razy minus A razy 5. Więc zacznijmy od określenia znaku tego jednomianu. Ponieważ są dwa minusy, to przy dwóch minusach jest to liczba parzysta minusów, w związku z tym będzie wynik dodatni. A teraz pomnóżmy liczby 4 piąte razy 5. No i literki. A razy A to będzie A do kwadratu, B razy B to będzie B do kwadratu. No i teraz jeszcze 4 piąte trzeba pomnożyć przez 5. A ja skrócę przed wymnożeniem. Piątkę i piątkę się skróci, tak? Przez 5 podzielę. Więc zostanie mi tylko 4, a kwadrat i b kwadrat. I ostatni przykład. Mamy same literki b, jest mnożenie i 3 minusy. Jeżeli są 3 minusy, nieparzysta liczba, w związku z tym wynik będzie ujemny. I b do której potęgi? Do piątej, ponieważ tych literek b przy mnożeniu jest 5. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.